Łukasz Kocur, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Kalejdoskop Seniora. A rozpoczynamy od informacji z Głównego Urzędu Statystycznego, który właśnie rozpoczął z początkiem kwietnia bieżącego roku Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań na rok 2021. Informujemy, że został również wydłużony do 30 września. Seniorzy, taką podstawową metodą realizacji obowiązku spisowego jest przede wszystkim tak zwany samospis poprzez aplikację internetową. Żeby ustalić faktyczne miejsce zamieszkania, czyli wiadomo, że dzisiaj różnie z tymi meldunkami bywa. Niekoniecznie mieszkamy tam, gdzie jesteśmy zameldowani, a chodzi o to, żeby ustalić, gdzie faktycznie nasi obywatele mieszkają. Potem badamy na przykład dojazdy do pracy, dojazdy do szkoły i właśnie te dane pochodzą ze spisu. Warto brać udział w tym badaniu, dlatego że na podstawie danych uzyskanych w spisie powszechnym podejmowane są różne decyzje, planowane są działania w ważnych obszarach życia społecznego dla nas, nie wiem, w obszarze rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, również w obszarach, które są związane z integracją społeczną czy z ochroną praw różnych grup, więc ważne jest to, żeby te dane były po prostu kompletne. Spis powszechny to nic innego jak badanie publiczne mieszkańców Polski. Jak podkreśla Alicja Pietrusiewicz z Wrocławskiego Oddziału Głównego Urzędu Statystycznego, dane są odpowiednio zabezpieczone, nie ma więc obawy, że zostaną wykradzione. Mamy naprawdę bardzo dobre systemy zabezpieczające tą aplikację spisową. Oprócz tego, to jest bardzo ważne, wszystkich pracowników statystyki publicznej, jak również rachmistrzów, obowiązuje zachowanie tajemnicy statystycznej. Najłatwiej spisać się przez internet, wypełniając ankietę. W tym pomóc mogą chociażby najbliżsi. Innym rozwiązaniem jest telefon na infolinię i skorzystanie z pomocy urzędnika, który wytłumaczy, jak to zrobić lub zbierze od nas dane. Zostały też przygotowane dla osób, które nie mają dostępu do internetu, nie mają komputera, ewentualnie nie radzą sobie z obsługą tych urządzeń elektronicznych, mogą się zgłosić do najbliższego urzędu gminy lub też do urzędu statystycznego lub jednego z jego oddziałów i tam są przygotowane stanowiska do samospisu. Są też osoby, które bardzo chętnie przy spisaniu pomogą. Spis jest źródłem informacji dla państwa polskiego. Jeśli ktoś nie weźmie w nim udziału, grozi mu mandat w wysokości 5 000 zł. Wrocławscy seniorzy i seniorki, w Kalejdoskopie przypominamy, aby wciąż bacznie na siebie uważać w dobie pandemii. Kto z Państwa, bez względu na rok urodzenia, jest seniorem, ale jeszcze się nie zarejestrował i nie zaszczepił przeciw COVID-19, może to zrobić przez cały czas. Na przykład dzwoniąc na całodobową i bezpłatną infolinię 989 lub przez internet, zaglądając na stronę pacjent.gov.pl, ale także pamiętajmy, kontaktując się bezpośrednio z wybranym punktem szczepień. W dużych skupiskach ludzi koronawirus, ale także inne wirusy łatwiej się rozprzestrzeniają, dlatego też prosimy, ograniczmy wyjścia z domu i unikajmy miejsc publicznych, zasłaniajmy także nos i usta. Co ponadto nam pomoże? Sprawdzamy. W Narodowym Programie Szczepień coraz młodsze roczniki mogą zapisywać się na swoje terminy. Specjaliści podkreślają, że to najlepsza forma walki z pandemią COVID-19. Na rynku nadal dostępne są 3. Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Pierwsza dawka to dopiero początek. Pomimo tego, że my się dzisiaj szczepimy, to ta odporność dopiero zaczyna działać, jakby nasz organizm rozpoznaje coś po około 2-3 tygodni. Więc przez te 2-3 tygodnie my jesteśmy tacy, jakbyśmy nie byli w ogóle zaszczepieni. I dopiero po 2-3 tygodniach pierwsze przeciwciała zaczynają się tworzyć. Natomiast tą odporność, którą oferuje producent, tworzy się tak tydzień po drugiej dawce. Żaden z 3 producentów nie może zapewnić 100% skuteczności, dlatego nadal wszystkich powinny obowiązywać surowe restrykcje, których poluzowanie może oddalić koniec pandemii. Po szczepieniu należy zachowywać te zasady DDM, ponieważ w każdej chwili możemy zachorować i choć my jesteśmy chronieni przede wszystkim przed ciężkim przebiegiem i zdarzy się czasem zachorowanie, to jednak wciąż taka osoba może roznosić dalej zakażenie. Zaraz po podaniu dawki rozpoczyna się obserwacja, którą potem pacjent powinien kontynuować jeszcze kilka dni. Obowiązuje 15 minut obserwacji bezpośrednio po szczepieniu, pół godziny u osób, które w przeszłości miały jakieś reakcje anafilaktyczne, w szczególności wstrząs. Natomiast jeżeli chodzi o szczepionki mRNA, to w większości przypadków
przypadków po pierwszej dawce zasadniczo jakichś reakcji nie obserwujemy większych poza bólem ramienia. Natomiast rzeczywiście na drugi dzień, czy już tego samego dnia, późnym wieczorem mogą się pojawić jakieś bóle mięśni, bóle stawów, jakiś wzrost temperatury, taki stan podgorączkowy, więc wtedy zalecamy, aby brać jakieś leki przeciwzapalne, takie jak paracetamol, ibuprofen i tak dalej. Lekarze podkreślają, że seniorzy to najbardziej zdyscyplinowana grupa, jeśli chodzi o samo przygotowanie do szczepienia. Co więcej, nie ma wśród nich niepokojących objawów. Obawialiśmy się tego, że te osoby starsze będą miały jakieś omdlenia i tak dalej, ale wydaje się, że musimy po pierwsze ich pochwalić, bo rzeczywiście osoby starsze przychodzą chyba najbardziej punktualnie ze wszystkich osób, jakie przychodzą do punktu szczepień i jak widzimy tutaj raczej nic się specjalnego u nich nie dzieje. A dla tych z Państwa, którzy we Wrocławiu skorzystali z Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, pragnę zaznaczyć, że został on oficjalnie przedłużony jeszcze do końca tego roku. I przechodzimy do kolejnych informacji w Kalejdoskopie Seniora, bowiem w drugiej połowie kwietnia 2022 będziemy obchodzili Dzień Ziemi, ponieważ z naszych telewizyjnych obserwacji wyszło, że Państwo, seniorzy, bardzo aktywnie włączacie się w warsztaty ekologiczne organizowane przez Wrocławskie Centrum Seniora, czy prelekcje w domach pomocy społecznej, domach kultury albo w spółdzielniach. No to w takim razie zwracamy również Państwa uwagę na fakt, że dbanie o środowisko może przynieść oszczędności naszym domowym budżetom. We Wrocławiu na ten przykład działa system dopłat do rachunków za ogrzewanie dla osób, które wymieniły piec węglowy na ekologiczne źródło ciepła. Proszę, zobaczmy. Międzynarodowy Dzień Ziemi może być dobrym impulsem na wprowadzenie drobnych zmian w naszym zachowaniu, które pozytywnie wpłyną na planetę i środowisko. Właśnie dlatego Wrocławskie Centrum Seniora, Ekulandia, Edu i Ekosystem wspólnie stawiają na edukację seniorów. Wrocławscy seniorzy są bardzo zaangażowani, to trzeba przyznać, bardzo prężna grupa społeczna we Wrocławiu. My spotkaliśmy się z seniorami indywidualnie na takich warsztatach organizowanych właśnie przy okazji różnych imprez, czy to w plenerze, czy to typowo kierowanych do seniorów. Odkąd mamy pandemię, przyszliśmy w wirtualną rzeczywistość, prowadziliśmy warsztaty dla seniorów właśnie przez internet, poprzez różnego rodzaju platformy. Dzień Ziemi obchodzony 22 kwietnia ma przypominać nam, mieszkańcom tej planety, że każde nasze działanie ma wpływ na naturę i środowisko, w którym żyjemy i z którego czerpiemy. Dlatego tak ważne jest, żeby go nie zanieczyszczać. Jednym ze sposobów może być na przykład założenie własnego kącika recyklingowego w domu lub pracy. To może być na przykład miejsce, w którym będziemy składować baterie i żarówki, które później wyrzucimy do odpowiedniego pojemnika. Zapominamy o segregacji, przy okazji mówimy, a je, to jest problem, dobra, jedna bateria świata nie zmienię. A tak nie jest niestety. Ta jedna bateria wrzucona do odpadów zmieszanych powoduje takie zatrucie środowiska i może stanowić bardzo duże zagrożenie. Tam są związki niebezpieczne dla zdrowia, bardzo trujące, więc takie kąciki możemy sobie sami organizować. Znamy przypadki, gdzie w mieszkaniach, w blokach mieszkańcy się zorganizowali, postawili pudełko przy bramie, w środku. I tam sobie wyrzucają baterie, jedna osoba przywozi do nas. Specjaliści zachęcają, żeby zacząć od jednej rzeczy, która wejdzie nam w nawyk. Może być to na przykład wyrzucenie papieru za każdym razem, kiedy i tak przechodzimy obok pojemników na odpady. Dbanie o środowisko to nie tylko segregacja, to również troska o jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy. Wrocław zachęca mieszkańców do wymiany ogrzewania na bardziej ekologiczne, a tym, którzy się na to zdecydowali, proponuje dopłaty do rachunków za ogrzewanie w ramach lokalnego programu osłonowego. Można otrzymać do 4000 zł rocznie dofinansowania do zwiększone kosztów ogrzewania mieszkania. Aby uzyskać takie dofinansowanie, należy złożyć wniosek w jednym z zespołów terenowej pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Do wniosku o dofinansowanie do zwiększonych kosztów ogrzewania mieszkania należy dołączyć kilka dokumentów, m.in. takie, które potwierdzają prawo do użytkowania lokalu, w którym wymieniony został system ogrzewania, dokumenty potwierdzające wymianę tego systemu ogrzewania, dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie w lokalu przed wymianą systemu ogrzewania. Segregacja, dbanie o jakość powietrza, nie marnowanie pitnej wody to tylko kilka elementów, które mają znaczenie dla planety i naszego życia na niej. W Międzynarodowy Dzień Ziemi warto pomyśleć, co każdy z nas może zrobić dla środowiska. Obserwujemy nie tyle we Wrocławiu, ale również w gminach ościennych czy w tych miejscowościach,
że pandemia jednak w dużym stopniu wykluczyła seniorów i seniorki z takiego codziennego życia społecznego. No wiemy wszyscy, że to przez izolację społeczną, ale chcemy właśnie dziś w Kalejdoskopie Seniora opowiedzieć Państwu na przykładzie tylko jednego miejsca z naszej takiej kulturalnej mapy lokalnej Wrocławia, o miejscu, w którym rzeczywiście można zapomnieć o tych problemach dnia codziennego, uciekając w dobrym tego słowa znaczeniu w kulturę i w sztukę, bardzo szeroko rozumiane. Moim i Państwa gościem w naszym studio jest dziś pani dyrektor Eleonora Maras z ramienia Centrum Kultury i Edukacji Bakara, Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec we Wrocławiu. Dzień dobry pani dyrektor. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam bardzo serdecznie również i dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego studia, no bo tak, pandemia spowodowała, że chcielibyśmy więcej powiedzieć o Państwa działalności, no ale siłą rzeczy wiemy, że jest ona wstrzymana, dlatego chciałbym Panią na początku naszej rozmowy zapytać z perspektywy kogoś, kto zarządza Centrum Kultury. Widzi Pani rzeczywiście, że przychodzą do Państwa głosy od samych seniorów zainteresowanych, no że chcą powrócić do tego, aby tworzyć choćby w tym teatrze, w chórze, w tym wszystkim, co Państwo z ramienia takich nawet tych artystycznych prac oferujecie. No właśnie, jak to wygląda w praktyce? Ciężki czas też dla Centrum Kultury? Ciężki jest, jeżeli chodzi o działalność taką statutową, ale jeżeli chodzi o seniorów, mamy kontakt cały czas. Jednak i oni pamiętają o Bakarze, tęsknią, dzwonią i my również pamiętamy, szczególnie teraz z okazji różnych świąt, przypominamy, że pamiętamy o nich. Mieliśmy taką akcję na przykład szykowania paczek dla nich. W marcu na początku pojedynczo przychodzili. Wtedy zobaczyliśmy, jak wielka jest tęsknota i jak bardzo, bardzo im brakuje spotkań i się pytają, kiedy już, czy jak się zaszczepią, czy już będą mogli. Ja odsyłam ich do materiału, który z archiwów pokazuję na naszych stronach internetowych. No tak, bo Państwo bardzo aktywnie w internecie także jesteście, pomimo izolacji społecznej. Tak i na szczęście, tak wyczułam chyba, że to jest, będzie potrzebne, kiedy zostałam awansowana na dyrektora w marcu ubiegłego roku. Pierwszą moją decyzją było właśnie uruchomienie i odnowienie strony www.bakara.pl, na którą zapraszam, ale też uruchomienie Facebooka i na YouTubie dużo filmów można zobaczyć. Także spotkamy się może w internecie najpierw, zanim realnie w klubie. No bo to jest tak, że jak już odsyłamy również kogoś do internetu, no to chcielibyśmy mieć pewność, aby nie był też wykluczony. Zachęcam ich bardzo, żeby zaglądali, żeby korzystali, jeżeli nie mają innej formy z pomocy wnuków, dzieci. I rzeczywiście nawet osoby, które miały okazję u nas kurs skończyć, bo takie kursy też organizowałam dla seniorów. I te osoby korzystają. Wiem, że zaglądają, cieszą się, gratulują. Albo śpiewają z nami, bo też była taka akcja na Święto Niepodległości, że nagraliśmy piosenki i zachęcaliśmy, żeby razem z nami śpiewali przez internet. Myślę, że oni wiedzą, że to jest potrzebne, tylko wiele osób się boi i nie potrafią z swoich komórek korzystać, które już też mają funkcję takiej komunikacji internetowej. No zatem, drodzy Państwo, jak już ta pandemia, miejmy nadzieję, jak najszybciej od nas odejdzie, to zwróćmy uwagę również, że we Wrocławiu jest takie miejsce, przypominam, jak Centrum Kultury i Edukacji Bakara. Rozumiem, że jak będziecie mieli Państwo tylko taką możliwość, również może powrócicie do takich kursów dla seniorów. Bardzo właśnie bym chciała. Bo tak, klub seniora u Państwa również działa prężnie. Klub seniora działa prężnie, jest oprócz animacji kultury, którą prowadzę i tam staram się nie tylko zapraszać różnych gości z różnych dziedzin, szkolić również tak w skali takiej dla bezpieczeństwa seniorów. Są to i kulturalne, i techniczne spotkania. Staramy się wszędzie to artykułować, że dzięki nim mogą seniorzy tak wspaniale sobie działać. Mamy piękne pomieszczenia, no ale nie skupiamy się tylko oczywiście na seniorach, bo
seniorzy zostali zaproszeni w trakcie projektu, jednego z projektów, które dostały dofinansowanie i odbrali udział w edukacyjnym wolontariacie seniorów i zaprosiliśmy też szkoły podstawowe, więc bardzo był ten kontakt między... Łączymy pokolenia, tak, to jest bardzo pokoleniowe. Istotne. Mało tego wspaniałe, jest trzy lata dostaliśmy dofinansowanie z ministerstwa, także w ramach takiego projektu ASOS, to tajemnicze nie wiedzą, o co chodzi, ale tutaj nawet cztery województwa wzięły udział w jednym z projektów. Tak poszerzaliśmy najpierw Wrocław z Dolny Śląsk, potem Opolskie, potem Lubuskie i tak myślę, że seniorzy bardzo dużo skorzystali i dzieci również. I dzieci również. To jest clue i cel całego programu. To też cieszę się, że to wybrzmiało, proszę Państwa, no bo przecież jedni uczą się od drugich i tak powinno być i tego powinniśmy też nauczać. Przedstawiła Pani Dyrektor bardzo bogatą ofertę. Mam nadzieję, że zainteresowani z Państwa coś sobie z niej wybiorą, bo przecież to nie tylko te stacjonarne zajęcia, o których Pani powiedziała, ale również aktywność fizyczna na zewnątrz. Jak przyjdą te lepsze czasy, no to też do niej zachęcamy, no bo proszę Państwa, robi nam się takie błędne koło. To znaczy, nie możemy wyjść z domu, nieważne, abstrahując, czy jesteśmy seniorem, czy nie, przestajemy się ruszać. No jak przestajemy się ruszać, to pogarsza nam się zdrowie. No właśnie, dlatego powtórzę, no w takim razie zwróćcie Państwo uwagę na to, że jest takie miejsce jak Centrum Kultury i Edukacji Bakera we Wrocławiu przy Spółdzielni Mieszkaniowi Metalowiec. Śledźcie ich również w internecie. Jeżeli ktoś ma problem z tym, aby zaglądnąć na strony internetowe, to chciałbym Państwu jeszcze powiedzieć, korzystając z obecności również Pani Dyrektor u nas, że może Pani Dyrektor się podpisze pod tym zaproszeniem. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego również organizuje nad końcem kwietnia, 28 kwietnia, specjalne konsultacje indywidualne dla seniorów właśnie, dla tych z Państwa, którzy czują się wykluczeni, jeżeli chodzi o tą przestrzeń internetową, pod hasłem cyfrowa przestrzeń bez barier. Pozwólcie Państwo, że zerknę w notatkę, bo jednym tchem Wam szybciutko powiem, co można się nauczyć i czego dotyczą te bezpłatne konsultacje. A zatem podstawowa obsługa komputera, smartfona, tabletu, posługiwanie się również różnymi aplikacjami, poczta elektroniczna, logowanie się na przykład do dopłat form elektronicznych, no bo tam też niebezpieczeństwa nieraz czyhają, Pani o nich powiedziała. Trzeba też powiedzieć, gdzie uważać, nawet jak chcemy się zaszczepić, czy teraz jak GUS nam będzie chciał zrobić obowiązkowe liczenie, prawda, i sprawdzanie, jak mieszkamy, to też Państwo uważajcie, kto dzwoni i zawsze lepiej potwierdzajmy. Pani Dyrektor, ale powiedzmy jeszcze o miejscu i która Rada Osiedla podlega, bo dla nas to jest oczywiste, ale chyba nie powiedzieliśmy, gdzie centrum się znajduje dla tych z Państwa, którzy no przecież są rozsiani po Wrocławiu. To jest bardzo proste. Słowo Bakara to jest nazwa własna róży, czarnej róży. Jest przy ulicy Różanej 4-6. Został zmodernizowany w 2009 obiekt i jest piękny, jest sala na 150 osób, wyposażona w multimedialnie, jest dużo salek mniejszych i teatralna i takie warsztatowe, także można wszystko robić. Tylko i zapraszamy. Warunki pracy są, to bardzo ważne, narzędzia do tej pracy i kultura pracy zachowana. Dziękuję raz jeszcze. Dyrektor Centrum Kultury i Edukacji Bakera przy Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec we Wrocławiu, pani Eleonora Maras była moim i Państwa gościem w dzisiejszym programie Kalejdoskop Seniora. Żegnamy się już na tę chwilę. Dziękuję, do widzenia. A my z Państwem widzimy się już w kolejnym odcinku Kalejdoskopu Seniora, na który już również teraz serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia.